Zawody jeszcze trwają. No i ktoś tam indywidualnie zaczyna pokazówkę. Wygląda to tak. Patrzcie na mnie, jak ja jestem wspaniały. Dlaczego na mnie nie patrzycie? Dlaczego patrzycie na innych? Uwaga. Czy to nie tak? To, co wcześniej powiedziałem. Impreza. Która jest zwana jest na lasu. Bez mówicy. Jest po prostu ruch otwarty, tak jak powinno być to w mieście, a nie tak jak na imprezie. Więc jeśli ktoś zapłaci wam, jeśli ktoś spowoduje zagrożenie, to podam na to, żeby sprawić. Kula klapy ubojska na macie na pewno, to będzie bezpieczeństwo, a poza kulki na pewno. Ruch bardzo czeka, ale ruch tak, żeby zakończyć ten dzień koniecznie. Byli to koledzy z Terespola, z Cicibora i z Białej Podlaskiej. I tak. 1,39 lat, staż motocyklowy, wiek 66. Drugi, 40 lat, staż motocyklowy, wiek 65. Trzeci, 48 lat, staż, wiek 67, czwarty 50 lat, staż 75 wiek i zwycięzcą ze stażem 59 lat jazdy, o cholera, prawie tyle co ja 60 lat, czyli gratuluję, tylko rok mniej ode mnie, wiek 75, a więc skoro innych kandydatów nie mam, ogłaszam oficjalnie. Od dnia dzisiejszego, na dzisiejszym naszym zlocie ustaliliśmy, że weteranem motocyklowym na naszym terenie jest Edward Tarasiuk z Terespola. 59 lat na motocyklu, 75 przeżycia. Gratulujemy, ale Edziu, Puchar to bierzesz, ale to mszy, tutaj. Także zapraszamy po mszy na grochówkę i do odbioru nagród. Nie chcemy wam teraz dawać, bo będą przeszkadzali w przejazdach, które mamy zawsze. Dalej. Konkurs na najdalszy przejazd. Panowie, mężczyźni, motocykliści. I jest tak. Już patrzę. Łosice, piątki. No i teraz tak. Mamy problem. Łosice oczywiście do 70. Łosice jest mniej. O, 45. Ale będzie. I piątki 3 razy po 159. No więc tutaj będziemy musieli ustalić, kogo za pierwsze miejsce.
Sylwester Ślęta, i Michał Szczęścia. Świątek, proszeni są jeszcze raz do naszych dziewczyn, żeby podać inne jeszcze dane i wtedy ustalimy sobie, jak po prostu to ocenić. Natomiast z paniami najdalszy przyjazd. Tu problem jest również tego samego. Zaprowa o 140 km. Koniec konkursu będzie. To odwrotnie jedzie, kurczę. My znowu zapraszamy do naszego namiotu, żeby podać dodatkowe dane. Zapraszamy dwie panie, które się zapisały, i trzech panów z piątek. Teraz będę szybciej jechał, jak dobrze kierownica ustawiona. Wow. Koniec konkurencji, maszyna nie wytrzyma. Jak po stronę spęciny może, nie zablokowała linię. O, to już koniec, tam mogło się poplątać nieźle. Zasady jakieś obowiązują. Ale trudno.